te wszystkie ceny, którymi my się tak podniecamy, dla nich są nieosiągalne. Jeżeli chcesz urlop na tydzień bądź dwa, no to dla szefa to jest jednoznaczne z tym, że składasz wypowiedzenie. Nie wiem jak wy, my w Anglii płacimy większe czynsze niż to. Thailand we have beautiful girls. You wanna try? Cześć, dzień dobry. To znowu ja, wasz azjatycki korespondent. A dzisiaj odpowiemy sobie na pytanie, ile kosztuje Tajlandia w 2024 roku. Zapraszam. A więc w dzisiejszym odcinku postaram się odpowiedzieć wam właśnie na to pytanie, dlaczego Tajlandia staje się tak popularnym kierunkiem nie tylko dla turystów, ale również dla ludzi, którzy chcą tutaj po prostu zamieszkać. A na to pytanie odpowiedzi będziemy szukać nie gdzie indziej, jak właśnie w sercu Tajlandii, w Bangkoku. W pierwszej części przekażę wam informacje, które samemu udało mi się zdobyć i doświadczyć podczas naszego dwutygodniowego pobytu tutaj w Tajlandii. Natomiast w następnej części opowiem wam również o wszystkim, czego dowiedziałem się od lokalsów, od przewodników, Tajów i wszystkich innych, których tutaj o wszystko wypytywałem. No dobrze, więc w pierwszej kolejności hotele. Gdy przylatujecie do Tajlandii, no to oczywiście musicie się gdzieś zatrzymać. I teraz my swoją podróż zaczęliśmy na Phuket, ponieważ jest to chyba najbardziej popularny kierunek, jeżeli chodzi o Tajlandię. Na Phuket możecie oczywiście wybrać różne miejsca. Wyspa jest bardzo duża. Taką najbardziej imprezową częścią wyspy nazywa się Patong Beach, gdzie my właśnie zatrzymaliśmy się na samym początku. Jeżeli chcecie się wyszaleć, wyszumieć i poznać naprawdę najbardziej dziką stronę Tajlandii, to Patong Beach jest miejscem dla was. I właśnie tam hotel nad samą plażą za 5 nocy kosztował nas 250 funtów, czyli około 1300 zł. Hotel na pewno wymagał remontu. Nie jestem super zadowolony z jego jakości, natomiast miał on widok na morze. Gdy tylko się rano budziliśmy, to mogliśmy od razu spoglądać na ten wspaniały krajobraz. Również miał wszystkie takie standardowe rzeczy, które hotel w Tajlandii musi mieć, czyli klimatyzację, sprzątanie pokoju codziennie, więc no, nie można na pewno narzekać. Natomiast jeżeli chcielibyście nieco spokojniejszych rejonów, to takich również na Phuket wam nie zabraknie, ponieważ my po kilku dniach pobytu na Phuket zaczęliśmy pływać po okolicznych wyspach, ale później wróciliśmy tam z powrotem do zupełnie innego miejsca i zupełnie innego hotelu, który był bliżej centrum, bliżej stolicy Phuket, gdzie ceny nie są już tak duże jak na Patong Beach. I tam zapłaciliśmy za dwie noce w hotelu, tylko trzeba zaznaczyć, że było to na uboczu. Wszędzie jest daleko, musicie mieć stamtąd jakiś transport, natomiast było to znowu nad samą plażą i koszt za dwie noce to 60 funtów, czyli około 300 zł. Wielu ludzi, gdy przylatuje do Tajlandii, to chce poznać również okoliczne wyspy. Najbardziej popularną jest wyspa Phi Phi. Troszkę mniej popularna jest Koh Lanta i wszelkie okoliczne tak zwane wyspy w archipelagu Krabi. Jeżeli coś tutaj kręcę, jeżeli chodzi o geografię, to bardzo proszę pod spodem w komentarzu mnie poprawcie. Jednak ja tutaj o cenach, a nie o geografii. A więc jeżeli chodzi o Phi Phi, no tutaj nie mieliśmy szczęścia, ponieważ trafiliśmy na chiński Nowy Rok, więc było pełne obłożenie wyspy. Jest to bardzo mała wysepka, na której jest tylko taki paseczek piasku, gdzie znajdują się hotele. Było pełne obłożenie, my bukowaliśmy to dzień przed przyjazdem, dlatego zapłaciliśmy 250 funtów za dwie noce, czyli około 1300 zł. Natomiast hotel znowu był w naprawdę bardzo fajnym standardzie. Następnie udaliśmy się na kolejną wyspę, która nazywa się Kolampa. I na tej wyspie znowu bukowaliśmy to dzień przed, bez żadnego wyprzedzenia. Udało nam się zabukować naprawdę świetne miejsce, które znajdowało się w takiej totalnej dziczy, gdzie mieliśmy taką swoją malutką willę z prywatnym basenikiem, z zewnętrznym prysznicem, którego możecie używać patrząc w niebo w tym samym czasie. I coś takiego za jedną noc kosztuje troszkę ponad 100 funtów, czyli powiedzmy około 550 zł. Jak widzicie, opowiadając wam to wszystko, przechadzam się po hotelu, w którym znajdujemy się obecnie. I o tym zaraz, ponieważ po powrocie na Phuket wsiedliśmy w samolot i przylecieliśmy do Bangkoku. A w Bangkoku zatrzymaliśmy się najpierw w takim małym, ale również fajnym standardzie hoteliku, w którym noc kosztuje 20 funtów. Za 4 noce zapłaciliśmy 80 funtów, czyli za 4 noce 400 zł. I znowu wszystko w standardzie, sprzątanie codziennie, klimatyzacja, nawet tam za około 10 zł śniadanko do tego. Także naprawdę bardzo fajny standard. No ale będąc w Bangkoku, chcieliśmy poznać ten prawdziwy luksus, o którym wszyscy tutaj mówią. Więc zdecydowaliśmy, że na jedną noc zaszalejemy i udamy się właśnie tu. No i teraz ten hotel udało się zabukować za bagatela 32 funty, czyli nieco ponad 150 zł. Natomiast wydaje mi się, że to było po prostu szczęście związane z jakąś promocją na bookingu, którą udało mi się trafić, albo jakimś last minute, ponieważ gdy przyjechaliśmy tutaj na recepcję, no to okazało się, że takie normalne, regularne ceny to jest co najmniej 2 razy tyle za zwykły, standardowy pokój w tym hotelu. A znajdujemy się w hotelu Prince Palace, w samym sercu Bangkoku. Serdecznie polecam, ponieważ jak na razie jesteśmy mega zadowoleni. A co ciekawe, gdy przyjechaliśmy tutaj, to pani na recepcji nie była w stanie znaleźć dla nas gotowego jeszcze pokoju w naszym standardzie, więc za darmo zrobiła nam upgrade i dostaliśmy apartament, w którym praktycznie mamy widok 360 na cały Bangkok. A to wszystko za, tak jak mówiłem, nieco ponad 150 zł. Także podsumowując, jeżeli chodzi o ceny hoteli, to tak jak wczoraj rozmawiałem z moim kolegą z Anglii, który słusznie zauważył, że jeżeli wziąć sobie taki w normalnym, fajnym standardzie hotel w Bangkoku, to jeżeli noc kosztuje 20 funtów, to jeżeli zostalibyśmy tam przez cały miesiąc, to kosztuje nas to 600 funtów. Nie wiem jak wy, my w Anglii płacimy większe czynsze niż to, a tutaj macie wszystko w tej cenie i możecie sobie tutaj normalnie żyć. No dobra, wspomniałem już wcześniej o jedzeniu, no to ile kosztuje jedzenie? Tak jak mówiłem, śniadanko w tym tańszym hotelu to koszt około 10 zł. Tutaj w tym, w którym jesteśmy, to za śniadanie koszt około 30 zł. Natomiast jeżeli chcecie naprawdę w Tajlandii zaoszczędzić, w sensie takim, żeby nie rozwalić dużo kasy, to wystarczy, że pójdziecie do jakiegokolwiek lokalnego miejsca. Ponieważ dla porównania, jeżeli poszlibyście na obiad do restauracji hotelowej gdzieś nad plażą, to dla 2 osób pełny obiadek, naprawdę, że tam nawet nie ma jak tego zjeść. Do tego napoje, to wszystko razem kosztuje około 1000 batów, a 1000 batów to około 110 zł. Także nawet jeżeli stoicie w knajpach, no to za 110 zł 2 osoby jecie naprawdę ile chcecie. Natomiast jeżeli chcecie zjeść naprawdę tanio, to udajecie się do jakichkolwiek małych, lokalnych knajpek na bocznych uliczkach. My nawet znaleźliśmy w Bangkoku stołówkę uniwersytecką, na której też są naprawdę śmieszne ceny. I teraz mówiąc śmieszne ceny, mam na myśli powiedzmy około 4 funtów, czyli 20 złotych za obiad dla 2 z napojami. Jeżeli chodzi o ceny w sklepach, tutaj najpopularniejsza jest taka sieciówka 7-Eleven, gdzie kupicie w zasadzie wszystko, co potrzeba. To w takim sklepiku na przykład woda kosztuje 1 zł, małe lokalne piwko 3 zł, Coca-Cola też coś około 2 zł. Możecie kupić sobie takie 2 tosty z serem i szynką, które wam od razu zrobią na ciepło, na śniadanko za 3 zł. Także jeżeli tylko chcecie, to naprawdę tutaj można żyć bardzo tanio. Dobrze, ale po Tajlandii oprócz tego, że gdzieś śpicie i coś jecie, to musicie się jeszcze poruszać. No i teraz jak to wygląda z tymi cenami, jeżeli chodzi o transport? Bo to też jest dosyć ciekawa sprawa. Dlaczego? Ponieważ opcji jest bardzo dużo. Możecie na przykład jeździć taksówkami, możecie jeździć tak zwanymi tuk-tukami, możecie nawet próbować zwykłego lokalnego transportu, takiego jak autobus czy pociąg. Możecie też wynająć skuter czy samochód. Opcji jest naprawdę bardzo dużo. Natomiast od razu zaznaczę, że im te opcje są takie bardziej wyszukane, turystyczne, jak na przykład te znane tutaj tuk-tuki, czyli takie małe motorki, powiedzmy w Polsce kiedyś, w dawnych latach były na podobny styl jakieś motorynki, więc jazda czymś takim oczywiście jest fancy, każdy chce tego raz spróbować, natomiast na pewno w takiej sytuacji będziecie przepłacać. Więc najtańszą, moim zdaniem, opcją transportu, jeżeli chodzi o Tajlandię, i również najrozsądniejszą, ponieważ nie stoicie w korkach, których jest tutaj naprawdę sporo, to po prostu wynajęcie skutera. Ponieważ wynajęcie skutera za jeden dzień kosztuje około 25 zł. Natomiast jeżeli z jakiegoś powodu nie chcecie jeździć na skuterze, boicie się, nie umiecie, bądź po prostu chcecie czasem napić się piwka, a potem nie wolno jechać, no to oczywiście jest też masa innych opcji. Najlepszą z nich jest aplikacja Grab. I teraz, jeżeli nie boicie się jeździć na skuterze jako pasażer, to to jest najtańsza opcja. Naprawdę dojedziecie wszędzie i to za koszt rzędu 5 do 10 zł. Jeżeli będziecie chcieli taki sam dystans przejechać tuk-tukiem, no to wtedy to już jest co najmniej 2-3 razy tyle. Ale pamiętajcie, tutaj wszędzie i o wszystko możecie się targować, a wręcz powinniście, ponieważ na dzień dobry dostajecie taką cenę, że trzeba ją po prostu zbić. Jeżeli chodzi o taksówki, no to te takie lokalne, nie jakieś znowu fancy, tylko po prostu zwykła, regularna, standardowa taksówka. Gdy jechaliśmy z lotniska, gdzie za bardzo nie ma wyboru, po prostu trzeba było wziąć to, co jest, ponieważ masa ludzi wychodzi w tym samym czasie z lotniska i każdy chce się gdzieś dostać, to za trasę, która zajęła nam ponad godzinę, tylko że staliśmy trochę w korkach, ale musieliśmy zjechać z samej góry na sam dół wyspy, to zapłaciliśmy za to około 80 zł. Więc myślę, że to też w porównaniu, jak ktoś z Was wracał kiedyś taksówką z lotniska w Polsce, no to wie, że wychodzi to dużo drożej. No dobrze, to takie podstawowe rzeczy mamy podsumowane, natomiast co, jeżeli przyjechaliście tutaj się dobrze bawić, no to przecież musicie skorzystać z jakiejś atrakcji. No i teraz, atrakcji do wyboru jest tutaj cała masa. Na przykład możecie udać się na wycieczkę na inne wyspy, tak jak my to zrobiliśmy, i takie wycieczki możecie albo zorganizować sami, albo po prostu znaleźć sobie jakieś miejsce, gdzie jakieś biuro, jakaś firma te wycieczki organizuje. My raczej lubimy robić takie rzeczy sami i tak też postąpiliśmy tym razem. No i teraz, żeby dostać się z Phuket na wyspę Phi Phi, to promem zajmuje to około 2 godziny z kawałkiem i coś takiego kosztowało nas 26 funtów, czyli około 130 zł za dwie osoby. I bukowaliśmy to online. Myślę, że to była najlepsza opcja, bo możecie również przyjechać po prostu i kupić sobie na miejscu, ale może wyjść to nieco drożej. Następnie z Phi Phi Island wybraliśmy się na inną wyspę, Koh Lanta, ale chcieliśmy się tam dostać szybciej, więc wzięliśmy opcję z motorówką. Motorówka zabrała nas tam w pół godziny i kosztowało nas to 30 funtów, czyli około 150-160 zł za dwie osoby. Gdy byliśmy na Phi Phi, to chcieliśmy jeszcze wziąć sobie taką wycieczkę po wszystkich mniejszych okolicznych wysepkach, które nie są zamieszkałe, ale można tam przyjechać i coś zobaczyć. No i tego typu wycieczka za dwie osoby kosztowała 50 funtów, czyli 250 zł, ale pływacie przez pół dnia. My chyba zaczynaliśmy o 14, a wróciliśmy, jak było już totalnie ciemno. Macie to naładowane atrakcjami, czyli najpierw ta, powiedzmy, bezludna wyspa, potem macie jakieś wyspy małp, potem macie nurkowanie, gdzie pływają z Wami przeróżne stworzenia morskie, nawet małe baby sharks. Do tego później macie zachód słońca, gdy jesteście na tym rejsie, a na sam koniec jeszcze pływacie z planktonem, gdy jest już ciemno. Także za 250 zł za dwie osoby, no myślę, że aż żal nie spróbować. Jeżeli chodzi o takie mniejsze atrakcje, że tak powiem, chociaż dostarczające równie dużo emocji, na Phuket, no to możecie na przykład wybrać się w taki króciutki rejsik na jakieś okoliczne plaże, tak zwanym long tail boat, czyli łodzią z długim ogonem, która musi iść razem z falami, także jest tam naprawdę ciekawie, jak się płynie. Coś takiego kosztuje około 60 zł w dwie strony, bo mogą Was zabrać na jakąś plażę, możecie sobie tam posiedzieć kilka godzinek, umówić się, o której Was odbiorą, no i wracacie sobie z powrotem. Możecie również wynająć skutery wodne. Świetna atrakcja, zapewnia dużo adrenaliny. Znowu, koszt około 60 zł za pół godziny. Także myślę, że nigdzie w takiej cenie nie popływacie na skuterach. No i na sam koniec, przecież jesteśmy w Tajlandii, więc nie mogło w podsumowaniu zabraknąć masażu. A więc masaż tajski, ale taka wersja light z olejem, bo oni jak robią ten taki prawdziwy, to nie używają nic, lecą na sucho po prostu przez ręcznik, ale ten taki wersja light. Jeżeli chodzi o stopy, godzina to koszt około 30 zł. Jeżeli chodzi o full body, całe ciało, również godzinka to koszt około 50 zł. Dobrze, więc ceny mamy z grubsza podsumowane. To, co jeszcze chciałem Wam wyjaśnić odnośnie cen w Tajlandii i generalnie na Phuket, to naprawdę musicie się wszędzie targować, a najlepiej to jeżeli macie coś na myśli, jakąś wycieczkę, jakąś atrakcję, to poszukajcie sobie tego online, wygooglujcie po prostu to, co Was interesuje, ponieważ bardzo często znajdziecie właśnie w internecie dużo lepsze oferty niż przepłacać na miejscu u lokalsów. A ja, żeby pokazać Wam prawdziwy Bangkok, nie z 18 piętra, zjechałem właśnie na dół i możecie zobaczyć, co tutaj się w tle dzieje. Zaraz opowiem Wam tego wszystkiego, co udało mi się dowiedzieć od lokalnych ludzi, którzy tutaj mieszkają, od Tajów. Natomiast chciałem jeszcze Wam tylko wytłumaczyć, że te wszystkie atrakcje, ten mój zachwyt tą taniością tych cen, to jest tylko europejskie odczucie. Parę dni temu tutaj w Bangkoku miałem przyjemność spotkać lokalnych studentów oraz panią, która pracuje na uniwersytecie i uczy angielskiego, ponieważ zorganizowali oni na takiej głośnej ulicy, podobnej jak ta, po której właśnie idę, zorganizowali takie miejsce, gdzie proszą turystów i ludzi, którzy przechodzą obok, aby po prostu z nimi usiedli i poćwiczyli angielski. No więc czemu nie? Siadłem z jedną taką studentką i zaczęliśmy sobie po prostu rozmawiać. Dowiedziałem się dużo ciekawych rzeczy. Na przykład właśnie to, że Phuket, o którym teraz do tej pory mówiłem w tym filmie, dla większości Tajów jest za drogi, jest niedostępny. Więc te wszystkie ceny, którymi my się tak podniecamy, dla nich są nieosiągalne. I zaraz opowiem Wam nieco więcej na temat tego, jak wyglądają tutaj zarobki, koszty życia dla Tajów. Thank you, my friend. Kopun Krab. Hello, hello, you are on YouTube. We don't say hello, huh? We say Sawadee Krab. Sawadee Krab. Sawadee Krab. Ah, where you going? I'm just shooting video for YouTube, you know? Thailand, we have beautiful girl. Beautiful girl, beautiful country. Yeah, do you want to try? No, I have wife. Thank you, my friend. Kopun Krab. No więc mieliście właśnie okazję zobaczyć, jacy Tajowie są mili i nastawieni naprawdę bardzo przyjemnie na turystów. No więc wracając do tematu, gdy rozmawiałem z tą studentką, to wytłumaczyła mi ona, że ona w życiu nie była na Phuket i tak naprawdę, gdyby nie jej rodzice i ich wsparcie, to nie byłaby w stanie się utrzymać nawet w Bangkoku, który od Phuket jest dużo tańszy. A dlaczego tak jest? Ano dlatego, że średnie zarobki Tajów, podkreślam, nie najniższe, tylko średnie zarobki Tajów to około 15 tysięcy batów miesięcznie. 1000 batów to 110 zł, a więc łatwa matematyka, Tajowie zarabiają około 1600-1700 zł miesięcznie. Przynajmniej taką informację podał mi lokalny przewodnik. Zaznaczam od razu, że wszystkie informacje, które teraz przedstawiam, to nie jest wynik mojego researchu, to są informacje od lokalsów, także nie podam Wam żadnego źródła, no chyba że chcecie tutaj sobie przyjechać do nich na wycieczki, to powiem Wam, kto mi te informacje podawał. Natomiast gdy zapytałem tą studentkę właśnie o tę informację na temat zarobków i wspomniałem, że przewodnik mówił o 15 tysiącach, to ona od razu zaznaczyła, że oj, oczywiście są ludzie, którzy tyle zarabiają, natomiast na pewno to nie jestem ja zarabiam dużo mniej, także znowu, te zarobki rzeczywiście mogą wynosić dużo mniej. Przewodnik mówił mi też na przykład o tym, ponieważ akurat zwiedzaliśmy wtedy Pałac Królewski, tam są strażnicy wojskowi i zapytałem, ile taki wojskowy zarabia, który stoi cały dzień w tym słońcu, 30 parę stopni, ubrany w mundur z karabinem i nie może się ruszyć. 12 tysięcy batów miesięcznie, jeszcze mniej. tylko że od razu zaznaczył, że wtedy ci wojskowi, jak już się doczekają emerytury, no to mają tam fajne pakiety i dlatego może im się to opłaca. Bardzo ważna kwestia dotycząca pracy w Tajlandii to to, że oni tu praktycznie nie mają urlopów. Jak rozmawiałem z tym przewodnikiem, to maksymalny urlop, na jaki Taj może liczyć w pracy, to jest 3-4 dni. I to jeżeli się jeszcze w międzyczasie trafi jakieś święto. Słuchajcie, musiałem szybko przejść przez ulicę, bo to też jest ciekawe. Widzicie, właśnie przejechało za mną auto, a ja mam zielone. Tutaj nikt nie przestrzega przepisów drogowych. Naprawdę jest to miejska dżungla. Ale wracając do tematu zarobku. Tajowie praktycznie nie mają wolnego. Nie ma opcji, że pojadą na 2 tygodnie na urlop. Ten gość, z którym rozmawiałem, wytłumaczył mi to w taki sposób, że jeżeli chcesz urlop na tydzień bądź 2, no to dla szefa to jest jednoznaczne z tym, że składasz wypowiedzenie, no bo no gdzie tak? Nie ma takiej opcji, że cię tyle w pracy nie będzie, więc możesz sobie wtedy już po urlopie szukać innej. Ale przecież oprócz tego, ile tutaj się zarabia, pewnie was interesuje, ile takich Tajów kosztuje życie, a więc jeżeli chodzi o wynajem, tutaj bardzo popularne są takie kondominium, czyli coś w stylu takiego apartamentu, ale podzielonego, gdzie tam mamy osobny aneks kuchenny, osobną toaletę, osobną sypialnię i tak dalej. Więc to już jest luksusowa kwestia, jeżeli chodzi o Bangkok. Ludzie, którzy zarabiają mniej, raczej w takich miejscach nie mieszkają, oni wynajmują sobie jakieś takie mniejsze mieszkanka. No i teraz te mniejsze mieszkanka kosztują gdzieś w granicach 500, 600 do tam 800, 900 zł za miesiąc wynajmu. Jeżeli rozmawiamy już o tych takich bardziej luksusowych, na przykład ten przewodnik powiedział mi, że on mieszka, tylko to mówię o obrzeżach Bangkoku, nie o samym centrum. On mieszka w takim właśnie kondominium, gdzie ma tam kilka pomieszczeń i płaci za to około 10 tysięcy batów, czyli około tam 1100 zł za miesiąc. I generalnie ceny wahają się tam od właśnie powiedzmy 800, 900 do nawet 1300, 400 za miesiąc. A więc Sunday, podobno tak miał na imię mój przewodnik, podsumował mi to w taki sposób, że jeżeli w Tajlandii chcesz dobrze żyć, to tylko jeżeli założysz swój własny biznes albo masz pracę, a do tego jeszcze biznes. Wtedy jako tako da się tutaj żyć. Ale wiadomo, że każdy przyrównuje sytuację do swojej własnej miary i teraz dla nas może się to wydawać naprawdę straszne. Natomiast Tajowie przyjeżdżają do Bangkoku za pracą. I rozmawiałem z kilkoma taksówkarzami, rozmawiałem z tą studentką i dla nich w Bangkoku życie jest świetne. Oni tutaj przyjeżdżają z różnych okolicznych miejsc właśnie do Bangkoku, ponieważ może ta praca nie jest dobrze płatna, ale jest jej tu dużo. Mają tutaj większe możliwości. Także Bangkok dla Tajów jest takim pewnym rodzaju spełnieniem marzeń i ścieżką rozwoju kariery zawodowej. No a skoro chcemy dobrze zarabiać, no to wypadałoby najpierw skończyć jakąś szkołę. No i jak to jest z tą edukacją w Tajlandii? Edukacja jest tutaj darmowa dla każdego do 15 roku życia. Także jeżeli widzicie jakieś dzieciaczki, które siedzą z rodzicami na straganach, to tylko dlatego, że ci rodzice tak zadecydowali. To nie jest tak, że ich nie stać na tą szkołę. Dzieciaki do 15 roku życia mogą tam chodzić za darmo, chociaż no pewnie nie jest łatwo w tej szkole wytrzymać, jeżeli chodzi o temperaturę, bo muszą tam być już na 7:30 rano, ale zostają tam aż do 15:30 każdego dnia. Wiele, jeżeli chodzi o Twoją przyszłość w Tajlandii, zależy od tego, jak się będziesz uczył, ponieważ do szkoły średniej idziesz już na podstawie konkursu świadectw i Twoich wyników w nauce i oczywiście do tych szkół z wyższym poziomem dostają się Ci z lepszymi wynikami. I już na sam koniec opieka zdrowotna. Bo moglibyście pomyśleć, że pewnie z tym też jest ciężko. Natomiast już od 2002 roku tajski rząd wprowadził taką ustawę, że generalnie za jedną usługę, za wizytę w szpitalu czy też u lekarza, Tajowie płacą 30 batów, czyli około 3 zł. No a żeby było śmieszniej, to wczoraj przydarzył się tutaj nam mały wypadek, więc wiem też dokładnie, ile turyści płacą za wizytę w szpitalu. I to taką z przejazdem karetką, wizytą na pogotowiu, rentgenem, takim całym zestawem badań i pomocy, plus leki, antybiotyki i tak dalej. No, taka przyjemność kosztuje turystę około 1000 zł. Oczywiście, jeżeli tylko wykupiliście sobie wcześniej ubezpieczenie podróżne, no to później ubezpieczyciel Wam zapewne te koszty zwróci. Natomiast musicie być gotowi, że jeżeli coś się stanie, to około tego 1000 trzeba mieć luzem co najmniej, żeby dostać w ogóle jakąś opiekę tutaj, jak jest się turystą. No i tym jakże pozytywnym akcentem zakończymy ten odcinek. A Ty, jeżeli jeszcze tego nie robisz, to daj suba, bo pamiętaj, że w internecie to chluba dać Kordianowi suba. Jeśli content Ci się spodobał, daj proszę lajka, daj znać pod spodem w komentarzu, czy zastanawiałeś się nad tym, aby wyprowadzić się do Tajlandii, a może już tu byłeś, może zauważyłeś, co się zmieniło po tym, jak wysłuchałeś tego odcinka. Z polsko-brytyjskim pozdrowieniem z miejskiej dżungli w Bangkoku. Do zobaczenia. Cześć!